dnia 16 stycznia 1948 roku dekretem biskupa Michała Klepacza została powołana do istnienia parafia Świętego Ducha w kościele dawnym ewangelickim Świętej Trójcy. Więc dzisiejszy wieczór to wigilia naszego jubileuszu 75-lecia. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za przybycie właśnie na tę naszą uroczystość, nasze świętowanie i proszę, by ksiądz arcybiskup właśnie ofiarował tę mszę świętą za naszą wspólnotę, za tych, którzy ją tworzą, za tych, którzy bywają tylko czasami, bo jesteśmy ciągle na takim szlaku tutaj w centrum Łodzi. Witam serdecznie również naszych gości. Wśród nich księdza doktora Zbigniewa Tracza, kanclerza kurii, ojca mitrata Eugeniusza Fiedorczuka, proboszcza parafii świętego Aleksandra Newskiego. Był zaproszony i pozdrawia serdecznie ksiądz Michał Makula, proboszcz parafii świętego Mateusza, proboszcz parafii ewangelickiej, ale z przyczyn bardzo poważnych nie może dzisiaj do nas przybyć. Witam serdecznie panią Beatę Konieczną, reprezentującą panią prezydent miasta Łodzi Hannę Stanowską, panią Aleksandrę Stępień, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Witam również pozostałych księży, szczególnie naszych moich poprzedników, czyli proboszczów księdza Edwarda Wieczorka i księdza Pawła Sudowskiego, księdza Petra ze wspólnoty Szemenew, księży, którzy w tej parafii pracowali, czy współpracowali, pomagali, również księży z zaprzyjaźnionych mediów. Szczególnie chcę powitać księdza profesora Piotra Klubackiego, który był pierwszym kapłanem wyświęconym w tej parafii i zawsze nam tutaj mile sekundował. Również księży proboszczów z dekanatu Łódź Bałuty. Witam i Radę Parafialną, wszystkich parafian, naszych gości, no i państwo Małgorzatę i Roberta Napieralskich, którzy mieli koncert o 17, a teraz podczas mszy świętej będą również służyć swoimi talentami. Witam asystę naszej parafii i poczty sztandarowe szkół podstawowych numer 175 i 70. Panią dyrektor, witam ze szkoły 175 Beatę Ciupińską. I moi drodzy, wśród naszych licznych próśb, intencji, które zanosimy, za co dziękujemy, chcę także polecać Zofię Janiec. Zosię właściwie w 18. rocznicę urodzin, ponieważ jest tu też duża grupa absolwentów duszpasterstwa akademickiego, w którym pracowałem i Zosię też znam od dziecka. Wprawdzie przy 75 latach to jest troszkę jeszcze mało, ale to może właśnie na dobry start. O Boże błogosławieństwo również dla niej. Serdecznie zapraszam do modlitwy i księdza arcybiskupa proszę właśnie o przewodniczenie.